Teraz wiem, dlaczego będę u ciebie często. To powiedz, kiedy czy kiedykolwiek płaciłeś za seks? Panie i panowie, a szczególnie dziewczęta i chłopcy, na specjalną prośbę waszą mam specjalnego gościa dzisiaj w kanale Rockman za kółkiem, czystej krwi Włoch, Vito Cassetti! Buonasera! Buonasera! Ciao! Come stai? Bene! Bene! Buonasera! Brawo, dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za invito, dziękuję za zaproszenie. Porobimy jaja. Dlaczego nie? Jaja po włosku. Oglądajcie tego kanału, Rockman za kółkiem! Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, Vito Cassetti specjalnie zaśpiewa wam pieśń. Buonasera! Nie, pieśń się nazywa Volare. Volare. Tak jest. Tak jest. Uwaga. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Wow. Cantare, oh, 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 nel blu, dipinta di blu, felice di stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Mi chiamo Wojtek, io sono polacco. Bravissimo Wojtek, complimenti, ciao. Ciao. Come stai? Bene. Ah, super. Jest klimat włosko-hiszpański, super. Polski. Ja po miesiącu we Włoszech już dogadywałem się ze wszystkimi klubami nocnymi i kobietami lekkich obyczajów też. Rozumiem. Dobra, jedziemy dalej. My się chyba poznaliśmy kiedyś w telewizji. Tak, tak. Dawno temu. W jedynce, w dwójce, nie tak. Wiem. Mieliśmy wspólnych make-upistów chyba. Tak, prawda. 15 albo 20 lat temu. To dobrze zawitałeś już w naszym kraju. Tak, to jest jeden z powodów, dla którego nie wracam do Włoch. Mhm. Bo ponieważ pracuję na własny rachunek, wiesz, marketing osobisty jest mocniejszy tutaj w Polsce, u mnie. Mhm. O dziwo, mimo że jestem Włochem, we Włoszech no, mało kto mnie zna. 10 tysięcy osób powiedzmy we Włoszech, we Florencji. Rozumiem. A w Polsce kilkaset tysięcy osób nie zna. I może milion. I 2 miliony kobiet. O. Frutti di mare czy kaszanka? Frutti di mare. Schabowy czy spaghetti? Spaghetti. Brunetka czy blondynka? Blondynka. Seks na odpiętych wrotkach czy spacer po parku? Pierwsze. Dobra. Vito, przez tyle lat, co jesteś w Polsce, powiedz mi najgorszy incydent, jaki ci się zdarzył, sytuacja, która cię doprowadziła do włoskiej furii. Do włoskiej furii, kurczę blade. No, na pewno. Pierwsze wesela w Polsce. Po prostu już po 2 godzinach byłem pod stołem. Bo Włoch nie jest przyzwyczajony tyle pić. Więc zapraszali na wesele, na imieniny, na urodziny i po 2 godzinach film się urywał. Zawsze. I to byłem zły. Już nie jest tak źle. Rozumiem. Już się przyzwyczaiłem. Rozumiem. A powiedz mi, najprzyjemniejsza rzecz, jaka ci się zdarzyła w Polsce? To stało się we Włoszech, ale związane z Polską, kiedy widziałem kilka razy turyści z moją książką o Toskanii. Napisałem książkę o Toskanii, taki przewodnik turystyczny, subiektywny, o mojej Toskanii, tam się urodziłem i widziałem turystów z moją książką. Najprzyjemniejsza rzecz. To pal 6, ile tu tam tiemień, to nie ma znaczenia. Rozumiesz, o co chodzi? Super. Super. A powiedz mi, jakie masz plany na najbliższą? Co będziesz teraz robił? Będziemy się kolegować, będziesz przychodził do nas? Tak, bo ja bardzo lubię muzykę. Mój tata, pianista, kompozytor, aha, Roberto Casetti. Ja lubię śpiewać. Oczywiście nie można wszystko robić, więc albo biznes i marketing, ale tak jak Berlusconi grał na pianinie i śpiewał. Ja jestem taki Cassettoni, Berlusconi, rozumiem. No to dobrze. Rozumiesz, to... bo lubię, czuję muzykę. Byłem DJ-em przez 10 lat. No to... Nie ma lokalu we Florencji, gdzie nie grałem jako DJ. O.
Powiedziano mi, tak? Powiedziano mi, że można cię poprosić, jak się ma, jak kogoś, jak ktoś mnie denerwuje, że można cię poprosić, że ty dzwonisz do Toskanii i przyjadą z karabinierami i tam załatwią sprawę, to prawda jest? Tak, moje przezwisko Vito Corleone. No to więc poprosisz, nie ma problemu. Czad! Nowa konkurencja w programie, bardzo fajna. Przygotowałem dla ciebie, chciałem skorzystać z twojego włoskiego temperamentu, co tak kobiety pytały. Tak. I poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby napisała wiersz o zakochanym Włochu. O! I chciałbym, żebyś go wyrecytował do tej kamery, okay, jak najbardziej z miłością. Okay. Poczekaj. Dziewczęta, Vito Cassetti. W pięknym wierszu o zakochanym Włochu, stworzonym przez sztuczną inteligencję specjalnie dla was, proszę. Włoskie serce w miłości pulsuje mocno. Niczym wino dojrzałe smakujesz jak radość dozgonną. Twoje oczy jak espresso głębokie. Włochu zakochany w sercu tańcząc pochłonie. Włoski romans, jak pasta al dente spleciona. Twoje uściski, jak ciepłe promienie słońca rozpionające aurorą. Wdychasz miłością, jak melodia w neapolitańskiej piosence. Włochu zakochany, serce twoje tęskni jak morze bez brzegów. Może być? Brawo! Mikrofony w zakłóceniach jak wiersz bez rymów. Rozsypały się precyzji złudzeniem w zimnym róz. Bez skali jak stracony nut w symfonii bez tonów. Zepsute mikrofony jak roztrzaskane zwierciadło w labiryncie losu. Super jest ta inteligencja sztuczna, super. Niesamowite. Oglądajcie kanał Rockman za kółkiem. Guardate questo canale, Rockman sulla strada. A propos niespodzianki. Okej. Okay. Doskonały smak, mm-hmm, a przy tym piękna, elastyczna, gładziutka skóra. Prawidłowo funkcjonujące stawy, a do tego wsparcie dla utrzymania elastyczności i jędrności twoich organów. Chodzi również też o wątrobę i nerki. Uwaga, dostajesz gift kanału Rockman za kółkiem. Specjalny od nas. Rozumiem, kolagen. Smacznego. Dziękuję ślicznie. Super, ponieważ kanał Rockman za kółkiem promuje zdrowy tryb życia. Znam, gratuluję. O, tak? Bardzo dobry wybór. No to naprawdę. Super. No to super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję.